Mam nadzieję, że się uda. Ten motocykl jest... Patrz teraz! Patrz! Chłopie! Wbiłem się na sam szczyt tego budynku dużego! Przy okazji przypominam o moim aż 10% kodzie rabatowym na cały sprzęt od Genesis. Myszki, klawiatury, sławki, a nawet fotele czy biurka. Linki, szczegóły w opisie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, do mnie jest Bert. Witam ponownie. I ty masz Ducati, ja mam Aprile. Tak. Same prawdziwe pojazdy, prawdziwe motocykle. Więc zobaczymy, jak prawdziwe pojazdy, motocykle sprawdzają się w prawdziwym życiu. No nie, nie udało mi się teraz, no. O, patrz! Dobra, to u mnie dzień dobry, cześć i czołem będzie za tym pierwszym razem, bo teraz... Znowu zdechłem normalnie. Bez jaj, po prostu. No. Tutaj Infinity Fly serio działa, to znaczy nie tak bardzo jak na przykład na skill testach, ale... Tak, jeżeli się zrobi wyścig, utworzy wyścig, to wtedy działa, na zwykłej sesji nie działa, ale tutaj, że tak powiem, działa troszkę inaczej, no, jak połowicznie powiedział. No ale coś tam działa. Coś tam leci, ale bez rewelacji większej. A nie wiem, czy to Ducati nie wymienię sobie, bo ona kurde jedzie, ale tak przyspiesza tak strasznie wolno. Boże, ale tu się nie da po prostu. Ale przestań zdychać, Paweł. No, no przepraszam, no. Co ja poradzę? Co ja poradzę, naprawdę? Ta Aprila jest jakaś naprawdę taka bardzo mocna. A powiedział, że ty patrz, to jest Rufian, to jest prawie Rufian. No jak Rufian, to naprawdę śmiga. Mega. Tylko, że na swoim nie zdychasz co chwilę. Tak, tylko właśnie no taka sytuacja, że nie zdycham na swoim, a tutaj zdycham. Nie wiadomo dlaczego. No bez jaj, co mnie wybiło w ogóle? A gdzie ty teraz jesteś w ogóle? Bo pamiętaj, że to jest jakby sesja publiczna, nie? Teraz ja chyba zdechnę. Powiem ci, że nie wiem co się stało, ale po prostu zwykły krawężnik mnie wybił, poleciałem, zacząłem prawie na Infinity Fly lecieć. To jest po prostu niemożliwe, czekaj, sprawdźmy, to jest naprawdę grawitacja zawalona całkowicie. No jak? Gdzie jesteś, powiedz mi, gdzie jesteś? Przy szpitalu. Przypadek? Przy szpitalu? Przypadek? Nie sądzę. Ale jak to przy szpitalu? Ja tam, gdzie helikopter jest. Co ty tam, jak ty żeś tak tam szybko się normalnie, dostał, no wziąłem się, rozpędziłem i tu pyk, i poszło. Ale słuchajcie, naprawdę niesamowite na tym serwerze. Takie rzeczy tu się dzieją, patrzcie, na przykład, czekaj, spróbujmy tutaj. 250, no przecież to się nie może udać! No jakim cudem?! W zwykłym GTA, no nie wiem jak na tych wyścigach, no ale czekaj, Berber, to jest po prostu niesamowite. Ale powiedz mi, gdzie jesteś, przy szpitalu, tak? Przy tym szpitalu, no czekaj, właśnie tu, gdzie jesteś tutaj? Przejeżdżasz obok mnie, to ty? O, dobra. Patrz, chodź, pokażę ci coś, to jest po prostu niesamowite, jestem po prostu w wielkim szoku, że takie coś się w ogóle dzieje. Chodź, idź za mną. No. Patrz, i teraz poczekaj. Stań tutaj. Według ciebie, jak a nie, czekaj, nie, tutaj, chodź, tu. Tutaj było. Bo mnie wąs spędzi. Zobacz, patrz, tam jest trawnik, nie? No, ten, to znaczy żywopłot, czy... Tak, ten żywopłot. Przenikamy przez ciebie. Czekaj. Patrz teraz. Nie uwierzysz, co się stanie, patrz. Dobra, to nie... Nie tak miało... O, patrz, poleciałeś. No. Ej, to nic się... No bez jaj, chodź, pokażę, to jest niemożliwe. No ale co się dzieje? No stary, ja prawie na ten budynek wjechałem, na ten... Na sam szczyt. Ale pamiętaj, że mamy inne motocykle, nie? Boże, no tam Beżna na motocykl narzekał, że jest wina motocykla teraz, nie? No, na coś musi być wina. No Paweł, przestań umierać, stary. Niemożliwe! Słuchajcie, liczcie, ile razy zdechłem po prostu. To chyba jest czwarty albo piąty raz. No, patrz. No chłopie, to wyskakuje jak, nie wiem, jak... Czekaj, ale albo wolniej jechałem. Pana to, yo! No. Czekaj, jeszcze raz. Ej, co jest? Ja nie mogę umrzeć, stary, co jest? Niemożliwe, po prostu ja nie wiem, co się dzieje, ale słuchaj, normalnie czasami jest tak, że walniesz w coś i po prostu lecisz w kosmos, jak nie wiem dlaczego i gdzie. Bo tu jest... Physic does not work. Paweł was murdered by Paweł. Niemożliwe, naprawdę. Nie, słuchajcie, to są stunty, czy co? Weź sobie, czekaj, na razie to sobie nie grzeb, ale ja spróbuję ci znaleźć. Nie grzeb sobie, co? Stary! O czym ty mówisz do mnie? Dobra, na razie nic po prostu nie rób, Paweł, nic nie rób. A ja... No stary, no przecież tutaj chłopie, te stunty wychodzą za każdym razem prawie. Poza tym, że umieram co chwilę, to tam wiadomo, to jest normalne. Ale zobaczmy, patrzcie, tu śmietnik na przykład. Nie grzeb sobie.
Dobra, nieważne. Gdzie jesteś? Bo cały czas cię trasę po prostu. Ty się tak szybko przemieszczasz, że... No widzisz, no przepraszam najmocniej. Czekaj, już tam wracam do ciebie w takim razie. Czy to jesteś ty tutaj na minimapie? Patrz na minimapę. Teraz wyleć... O, Paweł, cześć! Tak, to ty! Patrz, ale ładny dach. No i chłopie, no i jakim prawem to się dzieje? Okej, przeżyłem teraz. To jest niesamowite, że przeżyłem. Nie, słuchajcie, po prostu ten serwer jest epicki. Jak niektórzy pytają w ogóle, na jakim serwerze gracie? Spójrzcie w górny lewy róg. A jak ktoś myli lewo... Czekaj, sprawa, w ogóle jedną rzecz jeszcze tylko. Cyk. No nie, no co to ma być? Zmienię sobie pogodę. Ej, nie, tobie też w ogóle się tak dziwnie... Co? Te... Ręka postaci wygina? Nie. No to dobrze. Są różne motocykle, to... słuchajcie, ogólnie też prawdziwe. Ducati. Tak, nie są, są też... Ja... Są... Patrz, co się dzieje, no. Co ty robisz, bro? Czekaj. Czemu ty na plecach jedziesz? I zobacz, w ogóle moje koło odłączyło się od karoserii. Coś z fizyką tutaj jest ewidentnie tak. No i ja nie mogę spać z motocykla, serio. Co ty gadasz? Przykleiłeś sobie dupcie? No, zobacz, no ja nie mogę, przywalam we wszystko, nie mogę z niego spać. Co? A to jest chyba motocykl do stuntu chyba faktycznie. Dobra, spróbuję tutaj zrobić jeszcze raz to, co wcześniej zrobiłem. Mam nadzieję, że się uda. Ten motocykl jest... Patrz teraz! Patrz! No nie, chłopie, widać. Wbiłem się na sam szczyt tego budynku dużego! Właśnie, no przecież to jest niemożliwe! No jak? Podejrzewam, że od teraz Paweł chyba będzie chciał robić stunty tylko na tym serwerze. Tak! Wszyscy będą chcieli Paweł stuntuj tylko na tym serwerze! Ja wiem, że niektórzy robią stunty, gdzie jest Infinity Fly, ale naprawdę to nie da się robić na zwykłej sesji Infinity Fly. On leci Paweł. No, także jak ktoś to robi, to zwykle jest to po prostu jakiś wyścig, no, najczęściej. Na tym moim motocyklu nie da się tam akurat... To jest po prostu niesamowite, że na tak wysoki budynek po prostu wziąłem, wskoczyłem. Ej, to... Ale nie, na Maze Bank to miejscu... chyba nie dasz rady. Maze Bank? Jedźmy na Maze Bank! Dobra, wskoczmy na Maze Bank! Maze Bank moja... Fantazja się... Fantazja Maze Bank! Patrzcie, no po prostu normalnie lekko podjechałem tylko. O, w ogóle strzela z rur. Popcorn zrobiłeś? Tak, popcorn robię. Co się dzieje w ogóle? Tyłem jadę, co jest? I to tak jak w Old Spice. Co? Jedzie tyłem. Old dzikie Spice. Dzikie stunty tyłem. Bądź jak prawdziwy mężczyzna. Ja w ogóle muszę sprawdzić, do jakiej prędkości ten mój motocykl się rozpędza, bo to mnie ciekawi. Dzień dobry panu. Panu, siema. Prawie 300. Wiesz co, powiem ci, czekaj, bo ja tutaj właśnie już pod Maze Bank podjeżdżam powoli. Ej, no co się dzieje? No bo czekaj, sprawdźmy jeszcze tą miejscówkę tutaj gdzieś była. Tu w ogóle coś przeskoczyło. Z innymi graczami oczywiście, żeśmy jesteśmy. I widzimy ich, ale oni nam mogą przeszkadzać. Okej, nic nie widziałeś, nic mi się nie stało przecież, nie? Dobra, tylko za każdym razem mi się włącza muzyka jak ten, jak daje do kół, do góry, bez sensu też. To nie, to mi się nie włącza muzyka. Okay. Dobra, uwaga. O! Jest! 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 Lecę! Okej, okay, trochę... No Boże, palma mnie rozwaliła, serio? Ale Paweł, przestań umierać. No, no nie moja wina, cały czas zdycham o palmy, o jakieś różne rzeczy. Dobra, czekajcie, tutaj było dobrze. Kiedyś. O, chłopie! No, no pięknie. Nie można to sobie oznaczać ludzi? Poczekaj, Paweł. Nie, mogę cię tylko zreportować, dobra. Masakra, po prostu masakra. Komaro. No ja tam po twojej lewej jestem, jakby gdyby co. Komaro szóstej generacji. Kamero szóstej generacji. Poczekaj, to jest SS? A nie, to jest RS. Dobrze. Kamaro RS to chyba... Dobra, patendy tutaj, pa, cyk, teraz będzie. No stary, no krawężnik! No, bez jaj. Jakim cudem krawężnik może tak wybić? No i... Dobra, i krawężnik potrafi też zabić, Paweł, jak widać. Paweł umarł. Ej, czekaj, daj mi ten... Co się z nim stało? Czekaj, spadł tam. Tak? O, hop, dobra, pięknie. Teraz będę mógł zdychać. Cieszy Dobrze. Cię to? Bardzo mnie to cieszy. O! Jestem po prostu uszczęśliwiony. A ten twój motocykl teraz gdzieś wyparował, dobra. Wieków spadnę. O, no chłopie, patrz, takie rzeczy się robi po prostu. Ale gdzie tu jest Hayabusa? Znowu. Znowu umarłeś? No niestety. O Jezu, nie coś takiego, panowie. Dobra, o, cyk. Yamaha.
O! I teraz czekaj, tutaj można by... Czy to można było przejechać? Tak, to można przejechać. Czekaj, tutaj będzie fajny stuntas. To jest trochę wolniejszy, dobra, to jest trochę wolniejszy, więc będzie łatwiej na tym. Nie ma być wolniejszy, ma być szybciejszy! No co jest? Astronauta się włączył. Mówisz? To martwy astronauta. Okej, okay, dobra, to nie tak miało wyglądać. Niestety. Dobra. Co to tu jest? Co to ma być za ściana? To się nie... Ściana, patrz, patrz, to przejeżdża. Patrz, się przejeżdża po prostu ciasne uliczki. Dokładnie w ten sposób. Nie, i się robi tak i jedzie się dalej. W ogóle. Jak nie wypał? Patrz, tutaj jedziesz po prostu wszędzie. Po prostu nie czekasz, tylko walisz we wszystko! Coś ty wziął. Co się stało? To. Nie mam się tego pojęcia, co się stało, ale to tak dziwnie wyszło. I fajnie, od antyny się odbiłem. Dobra, co my tu mamy? Gdzie ten motocykl? Nie ma motocykla, no dobra, muszę znowu wziąć i zamówić sobie kolejny motocykl, po prostu. Zapominam, że ja tu mam noclipa. O, pyk. I teraz patrz, cyk, i teraz tędy. Okej, okay. Astronauta. Okej. Okay. Umarł? Nie, no to jest niemożliwe, po prostu. Ileż można? Ileż można, się pytam? O. Dobra, patrz, i teraz tutaj. Jak tam wskoczę, to będzie epic. A mogę... No niemożliwe po prostu, żeby... No bez jaj, po prostu tak łatwo wskoczyć tutaj teraz. A mogę zapodać taką ciekawostkę? Ała. Jaką? Jest aktualnie obok nas 32% osób na serwerze. O. No. Taka, taki fun fact, no. Dobra, czekaj, ja spróbuję sobie tutaj mocniej wskoczyć. O, czekaj, tędy. Nie no, ten bo jesteśmy teraz na fragmencie serwera chill, nie? Się nazywa. Tak, czyli tutaj nie można się zabijać, widzisz innych graczy. Nie możesz po prostu walczyć z nikim. Ani z policją nawet. Teraz przeżyłem oczywiście, no bo co? Nie. Panie Berbercie, musimy coś porobić, bo normalnie, ja nie wiem, cały czas się rozbijam, zabijam i w ogóle. No to mówię ci, włącz bike seatbelt, no. No jak pasy na tym, na motocyklu? No po prostu. Patrz, patrz na to, patrz na ale to, no chłopie. No zobacz, bez tego to lecisz bez motocykla cały czas, no. No jak nie, no lecę z motocyklem, patrz. I przyleciałem i poleciałem z motocyklem i tu tak samo, i patrz, i pyk. Masakra jakoś to jest. I twarzą w ścianę, no tak się robi. A twój motocykl też jest taki wolny na start. O, pięknie! No, no, no to nie. To nie, to tak nie, to tak. Mówi ci, włącz no, tak sobie nie. Bike seatbelt, bo umierasz. Nieprawda. No, nieprawda, panu daj. Nic się nie stało przecież. Jedziesz tym motocyklem, jedziesz tym motorem. To jest właśnie szansa, której nie uświadczysz w normalnym GTA. Tak. Zobacz, takich rzeczy nie uświadczysz w GTA. No, dobra, bo już się zgubiliśmy znowu. Na ginięcie. Oj, będziesz miał cięcia w tym odcinku. No mega dużo będzie tych cięć. A ja tam nie będę się chciał. Epicko dużo dobra, cięć będę miał. Może jedno cięcie będzie. Patrz, i tak było pięknie. I teraz tutaj jazda i prosto bezpośrednio tutaj w... nie wiem coś. Co to było w ogóle? Co się dzieje w ogóle? Szybciej, szybciej, szybciej. Sakra, po prostu. I got the power. Przyjdzie. Coś nowego, że na stuntach mi idzie normalnie. No nie? Dawaj no tego tutaj, płaci, dawaj go tu, patrz, płaci. Tak, pięknie, hop, siup i prosto... Nie mów, że na budynek wskoczy, nie mów, że na budynek. No wskoczyłem na budynek, to było teraz okej, to mi się teraz podobało. W bo końcu. Tak mogłoby być cały czas, tak? Ta jest, non stop. Nie wiem, co zrobiłeś, ale... Milion tysięcy na godzinę cały czas, tak. Milion tysięcy. Dokładnie, i patrz, i tutaj teraz, i proszę, dawaj, na, i dawaj, na budowę, i na dach, prawie na budowę. Zamawiam dach, pyk, proszę bardzo, dach zamówiony. I teraz kolejny dach, i... No prawie. No i prawie, no i prawie. Okej. Okay. Yo! Dobra, czekaj, teraz próbujemy wskoczyć tutaj, tędy. To jest bardzo wysoki, bardzo wysoki ściana. To, to było! Kurde, ale to się uda, ja wam to mówię. Mówiłem, że to się uda, że to przeskoczę. Okej, okay. Berber, nie patrz, nic się nie stało. Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Masakra. Jaki to był stunt, nie, to był stunt odcinka, przynajmniej mój. To było piękne. Czekaj, tu mamy, bra, to jest nie to. Chcesz policzyć, ile razy Paweł umarł w tym odcinku? Życie, ja ci zaraz policzę. A ja nie umieram, bo ja mam bike seatbelt, także to się nie liczy.
Po prostu za każdym razem jak ląduje, to po prostu jest ten. Dostajesz te padaczki takie. Tak, padaka na ten. Dobra, powiem, że tam jest jakaś ściana. Daj coś, daj mi coś. Dolecę. Tak, dolecę. Pięknie! Jest, dobrze. Pięknie! To się tak ekscytuje. Nie! Ale nie utopię się. Gdzie okay. jesteś? No prawie się utopiłem, ale na szczęście jest coś takiego jak noclip. Czy nocnik. Nocnik. Tak jest, mam nocnik, więc nie ma problemu. Więc w razie gdybyś był za bardzo przestraszony... O nie, mam motocykl mi się dymi. Hop. Dobrze. Dawaj, dawaj tutaj w te krzaki, obamy. Dawaj w krzaki! Dobrze. Podejście numer odcinka już teraz? No, no. Dobra, czekaj. Podejście numer odcinka. Strzelam, że to będzie ok. I 1400 coś chyba, nie wiem co. Dobra, to jest podejście odcinka faktycznie. Nie wiem, co się stało, stary. Dobra, nie, słuchajcie, moi drodzy, tym sobie czas zakończymy właśnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos. Ale te stunty tutaj są mega ciężkie, czasami do zrobienia, faktycznie. Nie, bardziej zwariowane bym powiedział. Bardziej zwariowane, no faktycznie. O, znaleźliśmy się, Berber, patrz. Jedziesz za mną, za tobą jestem. Paweł, jak cię dawno nie widziałem. Weź mnie podrzuć, na koniec odcinka mnie podrzuć, chodź.